Quito jest stolicą Ekwadoru. Leży w północnej części kraju w Andach na wysokości 2700-2800 metrów nad poziom morza na wschodnich stokach czynnego wulkanu Pichincha. Jest położoną najwyżej na świecie stolicą państwa. Wprawdzie La Paz w Boliwii leży wyżej, ale nie jest stolicą kraju, gdyż formalnie tę rolę pełni miasto Sucre. Jednocześnie Quito jest najbliższą równikowi stolicą na świecie, od którego jest oddalone około 40 km. Park La Alameda obejmujący również naturalny staw, na którym można popływać kajakiem. Park ma ponad 6 hektarów powierzchni i jest najstarszym parkiem w Quito. To jedyne w Ekwadorze obserwatorium astronomiczne. Bazylika del Voto Nacional jest największą neogotycką bazyliką w Ameryce. Jej budowę rozpoczęto w 1892 roku, a konsekracja nastąpiła w 1988 roku. Bazylika ma 140 metrów długości i 35 metrów szerokości. Wieże wznoszą się na wysokość 115 metrów. Nawa główna ma 30 metrów wysokości, a transept 74 metry. W nawie głównej znajduje się 14 figur z brązu przedstawiających 11 apostołów i 3 ewangelistów. Bazylika pozostaje technicznie niezakończona, bowiem lokalna legenda mówi, że gdy wszystkie prace zostaną sfinalizowane, to nastąpi koniec świata. Jeszcze przed jej poświęceniem bazylikę odwiedził papież Jan Paweł II w 1985 roku. Stara część miasta. Sercem Starówki jest Plac Niepodległości, w którego centrum wznosi się wykonana z brązu i marmuru Statua Wolności. Pałac Arcybiskupa. Pałac Pizarra. Z lewej strony Pałac de Carondelet, siedziba prezydenta Ekwadoru. W 1985 roku w pałacu złożył wizytę Jan Paweł II. Katedra Metropolitalna została konsekrowana w 1572 roku. Za Statuą Wolności Palacio Municipal, siedziba władz miasta. Wejście do Katedry Metropolitalnej. Katedra jest trzynawowa, wsparta na ostrych łukach i kwadratowych kolumnach. Nawa główna przykryta jest podwieszanym drewnianym sufitem. W prawej nawie jest kilka kaplic, z których każda jest pokryta kopułką ze świetlikiem.
kaplica papieska. Mauzoleum marszałka Antonio José de Sucre, przywódcy Armii Wyzwoleńczej. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej. Kaplica Świętej Rodziny. Kolekcja ornatów w Muzeum Katedralnym. Sala zebrań kapituły. Widok na Pałac Prezydencki spod Katedry Metropolitalnej. Jezuicki kościół La Compagnia de Jesus z XVI wieku. Budowa trwała 163 lata. Powstała najbardziej ozdobna budowla sakralna w Ekwadorze, a wielu uważa, że w całej Ameryce Łacińskiej. Jest arcydziełem baroku i sztuki kolonialnej. Wnętrze jest bogato zdobione złotem. Plac Świętego Franciszka, przy którym stoi kościół i klasztor pod wezwaniem tego świętego, jedna z najstarszych budowli z czasów kolonialnych w stolicy Ekwadoru. Budowę kompleksu klasztorno-kościelnego pod wezwaniem Świętego Franciszka rozpoczęto w 1534 roku i zakończono po 70 latach. Wewnątrz dominują elementy w stylu barokowym i mudéjar. Nad placem dominuje wzgórze El Panecillo, wznoszące się na wysokość 3016 metrów nad poziom morza. Na wzgórzu El Panecillo w 1976 roku wzniesiono 45-metrowy monument z figurą Madonny wykonaną z 7000 aluminiowych elementów. Ze wzgórza Panecillo rozciąga się wspaniały widok na centrum Quito i jego przedmieścia. Quito liczy około 2 700 000 mieszkańców, ale nie jest największym miastem Ekwadoru. Ustępuje miastu Guayaquil liczącemu 3,5 miliona mieszkańców.